Urwanie. Ja też. Ach, kolejny dzień z dobrodziejem. I z kolegami. Tutaj Maciek, Jarek i Hieronim. Dokładnie. Sobie elegancko grzejemy się przy ognisku wieczorem. Ach, jaki piękna noc się zbliża, co nie dobrodzieju? A, doskonale. Noce najlepsze w Rzeszowie. Dokładnie. Dobrodzieju, jak pewnie wiesz, muszę ci coś powiedzieć. Bo dużo widzów zastanawiało się, jak to jest. Gdyż, jak to dobrze wiesz, kto raz trafi do Rzeszowa, z Rzeszowa już nie wyjdzie. Dokładnie. Chyba, że pojedzie do Sosnowca. Do Sosnowca no, można. No, dokładnie, ale tylko na weekendy. Tylko na weekend, dokładnie. I tylko do Sosnowca można, ale tak, to nie można. Dokładnie, nie tak wolno. Prawo rzeszowskie. Bo w Rzeszowie to jest tylko jedna forma transportu publicznego, do Sosnowca. Dokładnie. I do Sosnowca można. Ale tylko na weekend. Dokładnie, tylko w weekendy. Ale dobrodzieju, nie wiem czy wiesz, ale słyszałem o tym, że z Sosnowca można, znaczy nie z Sosnowca, że z Rzeszowa można się wydostać jeszcze w jeden sposób. Ale trzeba zdobyć tak zwaną licencję rzeszowianina, a to bardzo trudne. Od burmistrza Srajca pewnie, no tak, no tak. Tak, tylko kiedy zdobędziemy licencję rzeszowianina, będziemy mogli wyjść z Rzeszowa. Tylko dobrze, wtedy. Dobrze, tylko chyba, wtedy. Że do Sosnowca. Chyba, że do Sosnowca, ale weekend, ale tylko weekend. Dokładnie. No dobra, to kiedy już zrobiliśmy ten wstęp i wszyscy wiedzą, ten jak to zrobić, chodźmy tutaj porozmawiać z typiarzem, bo chyba ma do nas jakąś sprawę. Dobrze. O, czy to jest... Ej, patrz! Waldek! Czy to jest Waldek? Co Waldek, co ty zrobisz? Wariacie jeden. Waldek, ja cię kręcę, kurde. Co zatypiasz, co nie? No, ostatnio ja cię już myśleliśmy, że ktoś cię porwał, ale widzę, że on cały czas za nami lazł. No nie, no złoty Waldek. Dzieciak. Normalnie. No. Co nie? Waldek, zostań tutaj z... jak ty będziesz na imię? Gursel, tak. Dobra, zostań z Gurselem, co nie? Ach, ten Waldek, co nie? Dobrze, na niego, dobrze na niego ten Rzeszów wpływa, widać. No, widać, zadowolony z siebie. A. No, ty. Dobra, chodź, pogadamy z Gurselem. Powiedz Rajsowi, że może się ugryźć w... Ej, co to? Przyniosłeś rośliny? No, to się nazywa coś. Już nie trzeba będzie szabrować żarcia. Wiesz, wciąż nie mogę cię rozgryźć. Ale to twoja nagroda. Chyba ci się należy. A, dawaj. Dziękuję. Dawaj pieniądze. Ile? Dobra, jeszcze tu jest druga do odebrania. Chodź, tu jeszcze drugi ziomek coś jest do ten. Pieniądze lubię, nie śmierdzą. Chodź, jeszcze z tym pogadamy. O, znalazłeś lornetkę. No świetnie, co? Dzięki wielkie. Na pewno się przyda. Oto twoja nagroda. Niezbyt wiele, ale... Mogę też pokazać ci sztuczkę ze szklanym okiem. Nie chcesz? Co? Nie, dzięki, stary. No dobra. Dwa zadania wykonaliśmy. Dobrodzieju. Jak myślisz, jakie są zadania, jakie są reguły rzeszowe? Co dzisiaj będziemy robić? Myślę, że jest to dosyć oczywiste. Jest noc, jest Rzeszów, są rzeszowianie, potrzebują pomocy. Dokładnie. To oznacza tylko jedno. Zadania poboczne! Dokładnie. A dzisiaj tak, ma przeszukać wodorosty na obszarze oznaczonym na mapie. Czy gdzieś na mapie są oznaczone wodorosty? Ja się pytam. A są oznaczone wodorosty na górze. No dobra, to tak, no musimy to... dzisiaj będziemy zielarzami, będziemy zdobywać rośliny. Dobrze. Tak więc nie traćmy czasu, szybko do wodorostów! Hopla! Musimy nazbierać trochę roślin. Rzeszów nocą? Wydaje mi się, że to idealny pomysł. Rzeszów nocą jest najbezpieczniejszy. Rzeszów nocą najlepiej, lubię dokładnie bardzo. Dokładnie, a teraz mamy hak, więc teraz. A, no ta kotwiczka moja ulubiona. No. Dokładnie, będzie jeszcze łatwiej. O kurde, coś na mnie patrzy. O kurde, na moc na mnie patrzy, ale już nie. Dobra, ja jestem tuż za tobą. O, wow! Dobrodzieju. Kurde, prawie nie wygubię się, no tutaj idę. Chodź. Nie ma czasu, proszę mnie zostawić. No, chodź dobrodzieju. Musimy nazbierać te rośliny. Dobrze. Hopla. Chodź, gdzie dobrodzieju. Ten? Ja nic nie widzę na mapie, widzisz na mapie to dziadostwo? Widzę. Dobrze. Za mną. Musisz po prostu za... O kurde, uwaga, typiasz. Da! Szybko, tutaj. Myk, ale przeskoczyłem.
Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, tu jest sklepikarz, chodź na chwilę. Pogadamy z tym sklepikarzem i zapytamy go, czy ma jakieś rzadkie, fajne towary. Typiarzu, masz coś fajnego? O, jakiś strzał zapalający, a to nie, to wszystko mam. Chociaż to mogę kupić. Kordelarz. Strzały, a se kupię nawet. Aha. Chociaż można łatwo zrobić to. Ciężki przedmiot. To cię dostanę. Dobra, jak tam to było? Co, niebieskie są słabsze, czy jakie nie kolory? Nie wiem. Cholera, poczekaj, jasna. Zobaczę, jaki kordelasa ma ładnego za 10 tysięcy, 180. No ja mam kordelasa, już znalazłem sobie. Ale generalnie, dzisiaj, oprócz zbierania... O, przeżywasz noc już? O kurde, ale smutno się zrobiło. A tak było bezpiecznie w Rzeszowie. No, teraz już tak bezpiecznie nie jest. Dobra, ja w ogóle zobaczę, mam tutaj ten poziom, mogę niby atak z kamuflażu, niby przydatne. Dobra, ja zainwestuję w ten atak w kamuflażu, skoro już i tak mam kamuflaż, to zainwestuję w ten atak w kamuflażu. A co tam? Części teraz będę mógł atakować w kamuflażu. To może się przydać kiedyś, dobrodzieło, jak myślisz? A ja strzały wybuchające sobie kupię, najlepiej. No, ale zainwestuj tam w kamuflaż, najlepiej. Ta świetlająca części, dobrze. A dziwne. Ja co mogę pałka? Zrobić? Wydaje mi się, że miałem inny zestaw broni. O! Nóż miałem na przykład. Pałka? Skąd ja to mam? Ha, ciekawe. No dobra, dobrodzieju. O. Idziesz już? Zawodowy biegacz. Jestem teraz zawodowym biegaczem. Kupiłem sobie szybkie buty. O kurde, ale go przyrąbałem mu. Ty, jak tu się stąd... Ale muszę być ostrożny, bo... Te zombie... Co tam się dzieje? Boże, jak się rzucają. Jak na mięso, te zombie. A ja chciałem tylko wypróbować moją pałkę. Tak, ja już lecę. Czy ja słyszę szybkie zombie? Tak jak myślałem. Ale tu jest. Jezus Maryjo. O Boże, ty co? Jak on mnie dorwał? Kurde. Nie ma, kurde. Wynocha stąd. Kończący kop. Wynocha. Nie wolno tu wchodzić. A masz. Nie wolno tu wchodzić. Ama! Myk! Kończący kop! Dobra, lecimy z tą dobrodzieją. Nie Dobra. Ma co się z nimi wygłupiać. Nie ma. Spadamy stąd. Dobrze. No. Było miło, ale się skończyło. Tu. Skok przy zombie. Dobra. Dzisiaj oprócz bardzo rzadkich ziół, wydaje mi się, że czas najwyższy, żebyś zdobył też najlegendarniejszą broń w Rzeszowie. Nazywaną maczetą Rzeszów. Biegasz za tobą? Biegasz za tobą? Dobra. Zgwałć go, dobrze. Dobrze. No patrz co Kordelasen! Taka dobra broń. Boże, ty, taka dobra broń, a oni... Zdechnij wreszcie! No co? Wynocha! Ej, patrz ile biegaczy tu narąbało, no, nie? Masakra, co? Ała! Co mnie bijesz, ty cymbale? No, leżeć powiedziałem. Kurde, dawaj, trzeba przeszukać te zwłoki. No tutaj jeszcze. Ale mu łeb odciąłem! Dobra, do dobrodzieju. Jestem zakamuflowany. Dobra, gdzieś tutaj, według moich tajnych obliczeń, są te porosty. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie tutaj. Dobrze. Albo nie, to jednak tutaj. Gdzieś w tym jeziorku, dobrodzieju. Dobrze. Według moich obliczeń, gdzieś w tym jeziorku są właśnie te porosty. Po prostu musimy zamienić się znowu w braci Akwalu. Łupa! Z braci Rzeszów znowu musimy być braćmi Akwalung. Nie ma problemu. Kto raz zostaje bratem Akwalung, zostaje nim na zawsze. Tak jak Dokładnie. Się zostaje w Rzeszowie. Bracia Rzeszów i bracia Akwalung to prawie to samo. Uratuj ocaleńców, co? Jakich ocaleńców? Tu są jacyś ocaleńcy. Tu są jacyś ocaleńcy, problem mają. Ludzie z Rajsa chyba tam są. Nie, to tylko chyba zombie. Załatwimy to za pomocą... Kurde, nic nie widzę. Też nic nie widzę. Ja już idę. Dawaj! Skordy lasu! Już. A, dobrze. Chodź, pogadamy z tym pierwszym. Siema. No i co? Albo przeszukam ich jeszcze. Co tam? Dawaj hajs, biedaku. Dawaj hajs. Dobrze. No, wiem, że nie dałbyś rady. Dlatego tu jestem. Dobra. Elegancko. Dobra, dobrodzieju. Dobra, gdzieś gdzie te wodorosty, kurde? Chyba są na dnie. Musimy po prostu zanurkować i ich poszukać. Według... O! One wyglądają... O tak, zobacz. O, tak wyglądają. Idę. Pokaż, jak to dziadostwo wygląda. Opla! Tutaj. O, taki krzaczek, widzisz? O, taki krzaczek tutaj. O, taki. Gdzie tu może? A, wezmę. A, to! To są wodorosty. I według moich obliczeń jest ich tu więcej.
Więc nurkuj i szukaj wodorosłów. Dobrze, zajmę się tym. Bardzo potrzebna rzecz. Muszą gdzieś tu być. Problemu. A jeśli nie ma, to szukaj dalej. Dobrze, dobrze. Wodorosty, wodorosty. Jak tu głęboko. I co, znalazłeś jakieś? Na razie nic. Na razie nic. Kurde, ja już tak głęboko jestem. Szukaj wodorostów, dobrodzieju. Muszą gdzieś tu być, pamiętaj. Jesteśmy na wyprawie. Znajdywałem. O, znalazłem jeden. To zbieraj. Dobrze. Muszę wypłynąć, bo tu zaraz... O nie, dawaj. Tak, tak, tak. Jak się dusisz, to wypływaj. Dawaj, 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 dawaj. Wypływaj, wypływaj, wypływaj. Dobrze. I jeszcze ja szukam raz. I szukam. Ile musimy tego znaleźć? O nie, jeszcze dwa. Dwie sztuki najgorzej. No. Szukaj dobrodzieju wodorostów. Wodorosty, wodorosty. O, znalazłem kolejny! Jak ja mam nosa do wodorostów. To ty masz nosa, bo ja nie mogę znaleźć. Mimo mojej pływalnej zdolności, wodorostów nie ma. Tutaj ten, tu nic nie ma, tutaj nie ma. A jeszcze... O, znalazłem, dobra. Oj, mamy to, najlepiej. Dobra, idealnie. Dobra, gdzie dobra, ty dobrodzieju. Gdzie ten dziad, któremu musimy to zanieść? Później to zaniesiemy. A, dobrze. Jedno jest pewne, jak wspominałem, dzisiaj czas najwyższy, że dzisiaj pora, żebyś w końcu zdobył najlegendarniejszą broń w Rzeszowie. O. Nazywana Maczeta Rzeszów. Maczeta rzeszowiańska, no tak! No, potężniejsza niż jakakolwiek maczeta w Polsce. Wliczając to maczety z Krakowa. Generalnie. Na początku ktoś mi napisał, że podobno ona jest u burmistrza Strajsa, ale gówno prawda. Jest tutaj niedaleko. Co i dzisiaj gadasz? Pójdziemy właśnie sobie do tej maczety i zdobędziemy ją. Tak jest. Maczeta Rzeszów. Kurde, co jest to? Co jest tym sztukiem? Właśnie z nogi połamałem. Właśnie, też widziałem mi pisali, że jak spadam z dużej wysokości, to jak nacisnę C, to zrobię przewrót, ale to mam odpowiednie umiejętności, dlatego... O, bieg! Nie wiem, coś mi nie wyszło, to skakanie. Nie szkodzi, pobiegnę sobie. No właśnie. I my pęk! Dobra, według moich obliczeń, maczeta Rzeszów jest gdzieś tutaj. Maczeta Rzeszów! Hop. Tak, gdzieś tutaj? Tak mi się wydawało, że gdzieś tutaj. Uuu, lecę! O nie, o nie! Chwyć się, ty debilu! Ale bym spadł! Na pewno tutaj? No tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj. O. A tak, to masz to? Czekaj, wchodzę, wchodzę. Chodź, dobrodzieju, wchodzę, tutaj wchodzę, na górę chodź. A. Chodź, 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 dobrodzieju. Hopla. Maczeta Rzeszów, to tutaj. Tu? Co ty gadasz? Widzisz tą skrzynkę? Trochę mała jak na... Otworzyć ją spróbuj. A, widzisz? Zamknięte. Według legendy maczetę Rzeszów można otworzyć, tylko trzeba uderzyć stopą 1000 razy. Tak więc ty uderzaj. Ale nie, to tam naciskasz ten efekt. F naciskasz. I ją wtedy uderza. No. To ty w nią stukaj. I daj znać, jak się otworzy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cholera powiedział mój bohater. No bo się zmęczył, co nie? Nie ma męczy, masz kopać. A, bo on ma te sandały ninja, to go pewnie palce bolą, jak tak kopie w tą skrzynkę. Nie ma czasu do stracenia. Jak nie ma czasu do stracenia? Kopaj w tą skrzynkę. Dawaj, kop szybciej, ty dobrodzieju. Kurde, normalnie. Ile można? Dawaj jeszcze. No, jeszcze dawaj, tylko 980 razy, to już blisko. Nie ma problemu, co to dla mnie. Ale tak do rytmu kopię. No, a co ty myślałeś? Od dzisiaj nazywam cię dobrodziejem rytmu. Ty rytmiarzem. Maczeta Rzeszów, najlegendarniejsza kurde z legendarnych. Ach. Załatwione. O, załatwione! Ej, ale to plan tylko jest. No ale może i plan. Ale legendarny nadal. I co trzeba, dlatego żeby teraz to wytworzyć sobie? Toksyczny poro. Wiesz co, to teraz pójdziemy sobie do najbliższego z tego domku. Tutaj jest niedaleko. Chodź, do tego domku pójdziemy. I tam o. Zbudujemy maczetę, że... Poczekaj, a nie, to można prawie. No może tutaj można nie? Wszędzie zbudować, no. No. Dobra, zobaczmy. Robimy? Tą maczetę Rzeszów. Poczekaj, ja patrzę, gdzie to jest. Na samym końcu. Na samym końcu? No. Brudny, ostry zdrajca. Gdzie na samym końcu? A jest, maczeta korka.
Mam. 500 obrażeń raptem. He, jaka łatwa produkcja. Ej, ale no, to dobra, jest szara, robimy. Tata. Jest, pomarańczowa. U mnie jest szara. Ekwipunek. Jak se zrobię ten? A faktycznie jest szara. No ale, jeszcze, ale zobacz ile ma obrażeń. No, dużo, dużo. 500. O, jak. Maczeta korek. I teraz tak, jeszcze. Oprócz tego daję mu ulepszenia i ją ulepszamy. Króla? O, czemu nie? Właśnie, masz rację, ulepszyjmy. Króla ulepszyjmy jeszcze? A, może dwa króle mogę wsadzić, czemu nie? Brudny miecz. Mistrz? Sztyletnie. Sztyletnie? Czemu nie? A czemu nie mogę? I tytan, a może wymiatacz? Wymiatacz? Tytan, wymiatacz? To by tu jeszcze zamontować. Berserker? Poczekaj, bo to już jest tak, ile to mi daje? O kurde. To mi daje tyle. To mi daje tyle, a to mi ile dawało? Mistrza? Mistrz mi dużo dawał. Maczeta korka. A bez mistrza? Ulepszenia. Ulepsz. Dobra, mistrza, poczekaj. Co jeszcze mogę? To mogę ewentualnie berserkera jeszcze włożyć. Najemnik. Berserkera? Czemu nie? Król. Uszkodzenia, ale to jest teraz potężne, jak to dodam. Pałość, o. A dobra, co mi tam? Wyważenie. To tak, goryl. Troszeczkę sobie ulepszyłem tą maczetę. A mogę jeszcze z tego zrobić? Nóż. Poczekaj, pałka. Plany, ale jak się zestawiam. To jest ulepszone? Mróz, maczeta. Ulepszenia. Nie, już nie mogę. Mam ulepszenia. Ja mam, moja maczeta korka, czy tam korek, czy tam rzeszów, zadaje 700 obrażeń. To dużo dobrodziejów utrzymało, jak myślisz? Całkiem nieźle, powiem ci. Moja 652, więc niczego sobie. No, więc taka, 2 na 10. Dobra, teraz, kiedy mam legendarną... Czy tak powiem, legendarną maczetę Rzeszów, możemy w końcu działać. Niedaleko tego miejsca jest jakiś hotel, gdzie jakiś tam ziomek ucznął. Dawno mieliśmy już mu pomóc, ale pomożemy mu dopiero teraz, bo teraz mamy maczetę Rzeszów. Chodź, dobrodzieju. Dobrze, idę. Maczeta Rzeszów jest legendarna. Przetestować, dawać mi jakiegoś zombiaka tutaj. O, i myk! O kurde, ale myk! No patrz, jeszcze mnie udziabał. Wzrost poziomu siły, dokładnie tak. Kurde, wow. Biedaki. Nie macie ze mną szans, o kto tutaj jest? Ej, ludzie Rajsa są. To jest jakiś typiarz martwy. Ja ma klucze tutaj jakieś. Jakieś kluczyki znalazłem. Te kluczyki są... A, ktoś mówił, to są do wozu, czy do czego? O, granat samoróbka. O, zobacz, no dobra, tutaj. Weźmiemy. Zobacz, tutaj pełno. Ktoś chyba też o tym pisał na czacie kiedyś. Ej, tam są ludzie z Rajsa. Walczymy z nimi za pomocą maczety korek, zobaczymy jak ich... I prawie się spaliłem, jak jestem głupi. Ej, dawaj, z ludźmi Rajsa powalczymy, zobaczymy jak mi... O kurde, jak mu głowę przyciąłem. Kurde. Ale wyleczyć. Teraz jesteśmy potężni. Do dobrodzieju. Jak ucieka! Dobra, w ogień, wleciał, co za cymbał. Jeszcze dostaliśmy za to expa, co nie? Jaki gościu. Co za bezmus. Dobra, de dobrodzieju. Apteczka. Mamy większy poziom umiejętności przetrwania? Zaraz sprawdzę, co można zainwestować. O kurde, wszystko są plany broni, będziesz zadać więcej od krytycznych. No to trochę za późno. Dobra, zresztą. Trochę za późno. Plany, nauczyłem się, że będę lepiej wykorzystać plany broni i mogę to poczekać. Tylko, że już zrobiłem maczetę korek. Właśnie, ja też. Dobra, o nie! Prawie bym się spalił żywcem. Ja to jestem ćwierć inteligent. Dobra, dobrodzieju, chodź do tego hotelu, sprawdzimy co z tym typiarzem jest w sumie. Oj. Te zombie omiń są mało istotne. Jedno jest pewne, teraz z mateczą korek żaden zombiak nie ma szans, Rzeszów najlepsza. To znaczy żaden rzeszowianin nie ma szans, rzecz jasna. Dokładnie. Teraz na Rzeszowie będzie grasować bezprawie. Czy coś takiego. Dokładnie tak. To znaczy w Rzeszowie generalnie panuje bezprawie, bo to miasto zbrodni, ale teraz my stanowimy prawo. Teraz to my jesteśmy zbrodnią i prawem jednocześnie. Dokładnie. Hopla! O, chyba ominąłem ten hotel. A nie, bo on nie w tym kierunku jest.
O! On jest w tamtym kierunku. No, o! Pomyliłem się. Rzut blisko, zobacz. Pomyliłem się. Gdzie jest rzut? Bardzo blisko, zaraz wyląduję. Tam. Widzę. Tam. Dobra, to chodź, odwiedzimy ten rzut. Pomyliłem się i pobiegłem nie w tym kierunku. Co za głupiec. O, tutaj i myk. Gdzie ten zrzut? Gdzie ten zrzut? Hopla, hopla. Ja wiem, czy tak blisko, jak dla mnie, to daleko. Nie no, bliziutko, bliziutko. Już jesteśmy na samej drodze. Nawet ludzie z Rajsa nie zdążą tutaj dobiec. No nie zdążą, to prawda. Jesteśmy sipsi. Dobra, chodź, to weźmiemy ten rzucik. A, najlepiej, idealnie. Tak, ale go wypatrzyłem. No, nie, dawaj mnie tutaj. Dobrze, zrobiwszy. Dobra. I co? Jakieś gówna? Biorę. Jakieś gówna. To dobra, też. Chodź. Dobrze, dobra. Gdzie ty? A, tam. Chodź do tego typiarza, w końcu musimy pójść, bo się pewnie niecierpliwi tutaj do tego hotelu czy coś tam. Bylibyśmy szybciej, ale pomyliłem drogi. A, znaczy, nie szkodzi. Chciałem pójść po zrzut po prostu. Tu, przez Rzeszów z maczetą i myk z kopa wjeżdżam! O, Bartek, siema Bartek. Dobra, zostaw tego Bartłomieja, nie ma znaczenia dla nas. Dla nas w tej chwili są ważniejsze rzeczy. Ukryliśmy się w autobusie, jesteśmy całkowicie okrążeni przez... W autobusie? W tym autobusie? Widzę autobus, wyciągnę was stamtąd, ale najpierw musisz przestać próbować odpalić... Ała, Boże, co to było? Ała, co ty zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem. Umieram! A! Co jest? Plujak! Gdzieś tu jest. Strzela we mnie. Tu jest plujak gdzieś. Zabezpieczę teren. Tu gdzieś jestem plujący. Ale żeś mi, kurde, ja prawie zmarłem. Nie wiem, gdzie był ten plujący w ogóle. Ja też nie wiem, poczekaj, trzeba się rozejrzeć. Ale przecież ja prawie umarłem przez tego typiasa. Kurde! Tutaj gdzieś, tu gdzieś jest. Nie, to jest Bartek. Ej, no pluje cały czas, gdzie on jest? A tutaj! Ty, mendo! Ale nas zdegował. Ja prawie zginąłem przez tego śmierdziela. Dobra. Oni są uwięzieni w jakimś autobusie, z tego co je zapisali. Poczekaj, syn marnotrawny, to jest chyba to. Musimy tutaj chyba, służb bezpieczną strefę dla ocalałych? No dobra. To chyba trzeba oczyścić ten teren. No to czas na Bladeusza Huda. Podpalamy. Ej, tam bramę trzeba zamknąć, dobrodzieju. Zamkniesz bramę, czy ja mam to zrobić? Zamknę bramę. Gdzie jest ta brama? Tutaj? Gdzie tam po lewej. Po lewej? A, widzę. Ja już idę, spokojnie, zajmę się tym, nie martw się. Dziwne. I myk, zamykaj. Dobra. No. A Bartkiem, zajmę się ja. Dobrze, zrób to. Ja sobie poobserwuję. Ej, typiarzu, właśnie, masz już może, jak to się nazywa, masz już może super łuk mój? A, właśnie, muszę z tego zrobić, bo przecież... A czy ci dałem? A, no właśnie, to... O nie, skrzynce go zostawię, muszę go ze skrzynki wyjąć, jak będziemy w tym... O, spoko, bezpiecznej lokacji. Będziemy w domku, to sobie go wyjmiesz. A, dobrze, dobra, dobrze. To chyba tyle, jeśli chodzi o tych typiarzy. Ale żeśmy ich tu porozwalali. Najlepiej. To ma być zagrożenie? O, nie sądzę. Sznurek. Dobra, chodź pogadamy z tym typiarzem tutaj. Dobra, biorę. Kurde, nie tak się rozmawia z typiarzem. Musimy jakoś do środka wejść chyba. A jest, drzwi są, dobra. O kurde, jaka masakra tu była. No nieźle. Ale jest kotlet. No to jak jest kotlet. Lubię, to lubię. Nieźle. Tu nic nie ma, ciekawe. O, kasa, biorę, pieniądze, nie śmierdzą, lubię. Dobrze. A tutaj? Nie ma nic. Halo? No czekaj. Gdzie jest ty? Tu nikogo nie ma, żadnego typiarza. O, tu jest szafa, jeszcze jedna. Dobra, teraz jest bezpiecznie. Gdzie on jest? Ej, dobra. Mam dobrą sprawę, właśnie stworzyłem tutaj dom, możesz właśnie wyciągnąć legendarny łuk. Co ty gadasz? Gdzie jest skrytka? No. O, tu jest tu jakieś gówna. Zapasy domowe. Dziwne, że tej skrzyni nie możemy otworzyć. O! Dziennik bojowy tu jest, jakbyś chciał. Biorę. A nie, no widzę. Dobra, pogadajmy z tymi skrytki. Ja nie widzę nigdzie skrytki, chyba do góry musi jest. Musi gdzieś tam być, co nie? Do góry jakoś na dachu może. Czekaj, sprawdzę. Sprawdzę na dachu. Jaka latarka UV chyba u ciebie w domu? Dawaj mi tu moją kotwiczkę. A, jesteś na bezpiecznym obszarze. No super, wspaniale. Dziękuję, gro. A, oczekiwanie na innych graczy. Dobra, podejdź tu na chwilę do dobrodzieju. A, już idę. A, no złaź z tego. Dobra. A, dobrodzieju, musimy go uwolnić z autobusu, bo utknął. No. Nigdy w życiu się tak nie bałem.
Zawsze tak tu jest? Przeważnie. Ale nie spanikowałeś i ocaliłeś tych ludzi. Nieźle jak na pierwszy raz. Dzięki, Crane. Ale gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak myślisz, jakby się poczuł twój ojciec? Tata? Rany. On cię przysłał? Słuchaj, nie mam zamiaru wracać. Nie mogę. Nie chcę pracować dla Raisa i jego rzeźników. Wcale o to nie proszę. Ale tego chce mój tata, co nie? Chcę, byś był bezpieczny. Tak, i pracował dla Raisa. To ma być bezpieczne? No nie. Prędzej czy później go zabiją. Ale czy jeśli namówię go do rzucenia tej roboty, obiecasz mi, że przestaniesz biegać po mieście? Prosisz mnie o wiele. Mógłbyś robić broń dla Brekena, jest bardzo potrzebna, a przy okazji uratujesz ojcu życie. Okej. Namów go, żeby się przyłączył, to nie będę biegaczem. No dobra. No dobra. A tak się składa, że to całkiem niedaleko, więc mi się wydaje, że pogadamy z tym Aleksiejem. Dobra. Chodź, dobra. Czekaj, ja muszę tylko tą skrzyneczkę znaleźć, żeby a, sobie... A, to ci pokażę, gdzie ona jest. Właśnie. Musisz tu wejść. Aaa, no dobra, czekaj. I tu otworzyć tą szafę, żeby wziąć tutaj rzeczy. O. Widzisz? A teraz tą szafę trzeba już otworzyć i te rzeczy też wziąć. Tu? I jeszcze te drzwi musisz otworzyć. Toaleta. I wziąć tutaj... Tutaj nic nie musisz wziąć, tu musisz zrobić kupę. Dobra, robię. Dobra. Tutaj masz, nie, tutaj masz skrzynkę. A tutaj masz, o, tu jest nasz dom, to jest nasz pokój. Dobrodzieje, dobra. Wynająłem go tutaj. O, jaki ładny, przestronny, bardzo. A co ty myślałeś? Dobrze, dobrze. Dobra, łuk strażnika biorę, a z kolei zwykły łuk zostawiam. Jeszcze zostawię sobie tak, tasek do wołowiny. Ja zobaczę, bo ja mam dużo rzeczy teraz, ekwipunek, prosty sier. Niby dobre, ale nie takie dobre. Korka, siedmiowierzcze, granaty. Jest gdzieś cena? Jest cena. A jest, takie dobre całkiem. Kurde. No. Ja to chyba wszystko sprzedam. A, i wszystko teraz. Teraz, kiedy mamy maczetę, korku. No ja też mam dużo broni, ale no nie wiem. A, nie. No. No też, poczekaj, to nie wiem co z tym. No, teraz kiedy mamy te wszystkie rzeczy, ale tego nie będę używać, to na razie schowam. To też na razie schowam, to też na razie schowam, to też schowam. A to zostawię sobie. No, dużo rzeczy mam, muszę przyznać. I nie wiem co z tym wszystkim zrobić, to schowam, to schowam. No dobra, do dobrodzieju, fakt faktem jest, że teraz jesteśmy naprawdę potężni. Ale no, dobra, dokładnie. Chodźmy do tego całego, jak bo tam? Aleksieja. Musimy pogadać z jego syn. Bej jest biegaczem. Ale teraz mam łuk, kurde. Ale będę szczeluć. Gdzie tam poszedłeś? A tam, dobrze. No, teraz, dobrodzieju, kiedy masz legendarny łuk, blady szkuda. Kurde. Jesteś nieśmiertelny. Jestem niezniszczalny. Dajcie mi przeciwnika. Hopla. O kurde, spadłem. O, najgo. Wow, plujak, uważaj. Ale mu pokazałem, gdzie raki zimują. Jest drugi, uważaj. O. Ała, ale mnie opluł. Kurde, o ty gnido. Dobra, zresztą. Dobra, chodź do dobrodzieja, później dobra. Się wygłupiasz. Kurde, najgorzej. Mamy misję do zwykonania. Jest więcej tych plujących. Co za masakra. Weźcie mi, zostawcie, typie, typiarze. Myk. O, tu nic nie ma. Się wchodzi. Tutaj jest niby pod ogrodzeniem, od ale drugiej dzięki... strony jakoś, nie? Czy co? A nie, nie kotwiczką można? Nie, mamy kotwiczkę. Chyba najlepiej, czekaj, gdzieś tutaj było, gdzieś widziałem, było. No dobra, to chodź tutaj. A widziałem, przez chwileczkę. Udało się. A, nieważne. Gdzie ty tam wlazłeś? No tutaj, gdzieś tutaj trzeba pogadać z tym całym Aleksiejem. On jest chyba w tym budynku gdzieś. On tutaj na pięterku był chyba? Czy tu na nie, dole? Tutaj jest. A, w tych drzwiach. No. Na pięterku tam był kiedyś. Znam, owszem. Przebywa na zabezpieczonym terytorium. Ale myślałem, że sprowadzisz go tu. On nie wróci, Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. I jeśli nie wyszkoli się naprawdę szybko, to nie pobiega zbyt długo. A nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przestań pracować dla Raisa i zamieszkaj w wieży. Twój syn przestanie biegać po mieście, jeśli do niego dołączysz. Nie, wcześniej czy później Rais rozwali to miejsce. Tam nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, Aleksiej. Pytanie brzmi, po której jesteś stronie? W tej chwili pracujesz dla tych złych, a twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd. Ale staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksiej, bo tak się składa, że dla was obu najlepsze jest to samo.
Okej, wygrałeś. Co to? Co? O nie! Dobra, wyciągaj karabiny maszynowe! To ludzie Rajsa! O kurde. Gdzie ten twój wygadany szczyt? Celuj w głowę! To jest słaby punkt! To mają być przeciwnicy? Chyba u was w domu tacy przeciwnicy. Kurde, cieniasy. No, kurde, lamusy nawyk, a nie cieniasy. Ale pieniądze mieli, dobrze, lubię. Prosty tak, zbieramy pieniądze, prosty sierp, zbierz. Jak to się mówi, pieniądz to pieniądz, trzeba brać. Dokładnie. Dobra, chodź, pogadamy z tym typiarzem, gdzie on jest tutaj. Miałeś rację. To zawsze była kwestia czasu, zanim by w końcu przyszli po mnie. Do wieży też kiedyś przyjdą. Przyjdą, ale to tam powinienem być. Z moim synem. W mojej teczce znajdziesz schemat nowej broni. Coś specjalnego. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać Raisowi. Chciałbym, żebyś to wziął. Trzymaj się, Crane. Może się jeszcze zobaczymy. Dobrze, trzymaj się, dziadek. O, nowa broń, jakiś plan. Tak się składa, że już mamy taki dobry plan, że twój plan to badziewie. Dokładnie. Wynocha, dziadek. No. Dobra, de dobrodzieju. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę dużo. No. Że tak powiem. Wróć do Kurta, zajdź krzewy, że tak powiem. Rzeszów znowu jest bezpieczniejszym miejscem. I chyba tym akcentem będziemy musieli zakończyć dzisiejszy odcinek. Ale zanim to zrobimy... No nie wiem co. Masz jakiś pomysł? Zanim to zrobimy, musimy... To się przejdziemy. Tak, musimy się przejść po Rzeszowie, żeby nie było. Tak. I zabić pełno zombiaków. Pełno rzeszowianinów. Myk! No, pamiętaj, to jest Rzeszów, miasto zbrodni. Tu kurde. Nawet zwykły rzeszowianin. Uratuj więźniów, dokładnie, to musimy zrobić. O kurde, zombie! No widzisz, że jestem zajęty? Wow, ale biegaczy! Zostaw mnie! Zostaw mnie, ty! Zbliżę! Ale ich tam poskładał? Kurde. A co ty myślałeś? No nie wierzę, zombie, znowu słyszę go. No kurde. Wynocha, ty! Nie ma. No. Chodź, uwolnimy tych typiarzy. Jeszcze słyszę tych krzykaczy gdzieś. No już, stawać. Pyk! I łby pouciekane, kurde. Myk! Albo wiesz co? Ty, jak on to kupuje. Dobra, dobrodziej, albo wiesz co? Chodź tutaj tylko do sklepikarza, bo ja muszę jeszcze pohandlować. O! Zombiaki! Pójdę do sklepikarza, to będę szczęśliwy. O, jest dawaj nagrodę. No, sklepikarzu. Muszę sprzedać parę fajnych rzeczy. Za grube pieniądze. Na przykład ten gównianek. To też sprzedam, to też sprzedam, to też sprzedam, to też sprzedam, to też sprzedam. A czemu nie? A czemu nie? To też sprzedam. No, nieźle. Oczywiście. Co tam sprzedajesz, bladuszu? Co to za interesy? A, jakieś pierdoły. Taki jestem bogaty, że mogę pozwolić sobie na to. O! Nie! Cały buchan, a to mam. Zmieniłem sobie ich co to. Dobra, poczekaj, plany zobaczę, ile czy mogę zrobić sobie na przykład zwykłe strzały sobie troszeczkę porobię. O, strzały strażnika, czemu nie? Chcesz kupić, czy tylko poglądać? Trochę strzały strażnika sobie kupię, a masz jakieś test? A strzały, tylko strzały masz. Dobra, druga sprawa, jaką sobie spróbuję zrobić, to apteczki, dawno apteczek nie robiłem. Mogę zrobić 43 apteczek? Trochę mało. Trochę mało. Ale na początek starczy. Tak wolnego miejsca strzał. Najgorzej. A ja mam... O, mam dwa punkty umiejętności w ogóle. Kurde! To weź inwestuj, typiarzu. Co my tu mamy? O, to krytyk. Weź inwestuj. O, inwestuję typiarzu. W krytyka. Jak będę walić, to będę walić krytycznie. To dobrze. Dobra, tutaj, poziom przetrwania. Przyszedłeś coś kupić, czy tylko poglądać? Atak z góry, koncentracja. No i słyszę go, że plany broni. O, ciekawe. O, to jeszcze ciekawsze. No dobra, de dobrodzieju. Prawda jest taka, że jesteśmy już naprawdę potężni. Co tu dużo mówić?
I wydaje mi się, że chyba tym akcentem będziemy musieli zakończyć dzisiejszy odcinek. To ci zajmuje tyle czasu. Dobrodzieju. Myślę, jest? Że jest to doskonały plan. Najlepiej. Tak więc... Elo, elo. Czołem.